na drzwiach z szatni. Wydaje się być chyba wszystko. Znaczy, nie... Takie wrażenie, że już nie dotrwasz do tego meczu, a jednak dotrwałeś. Znaczy, no nie wyobrażam sobie, żebym minął już wszystkiego w takim meczu i każdy z nas na pewno się nastawił na ten mecz. Bo dzień wcześniej przyszli kibice, dopingowali nas, wspomagali, także tutaj na pewno każdy wszystko zrobił, żeby ten mecz wygrać. W szatni widzieliśmy radość po tym meczu. To was jakoś da wam pozytywnego kopa na kolejne mecze. Od tego momentu już pójdzie tak. W zeszłym roku Wisła się przełamała, wygrywając tutaj, poszło im z górki, tak wam teraz pójdzie z górki? No i nadzieję, na pewno nastawiliśmy na ten mecz, żeby pierwszy mecz u siebie wygrać. Wygraliśmy z Wisłą, także derby, także oby do przodu i miejmy nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy zdobywać te punkty i będziemy gonić rywali. A co wam trener Pasieka powiedział przed tym meczem? Co nam powiedział? Żebyśmy spokojnie, żebyśmy się sami nie nakręcali za bardzo, bo niekiedy się można nakręcać i w meczu po prostu słabo grać, a mówił, żeby spokojnie do tego meczu podejść i będzie dobrze. Trudniejszy był początek tego meczu, czy koniec, gdy już prowadziliście 1-0 i no, tych akcji Wisły było sporo i trzeba było ten wynik utrzymać? Znaczy, cały mecz był trudny. Wiadomo, jak są prawa w derbach, że jedna akcja może przesądzić wszystko. Strzeliliśmy bramkę, cofnęliśmy się chyba za bardzo, bo Wisła stwarzała sobie sytuację, gdzie Wojtek bronił po prostu fenomenalnie i na pewno zasługa jego w tym, że wygraliśmy ten mecz, na pewno dużo. Była jedna taka sytuacja, w której ty piłkę, nie wiem, lecącą do bramki czy nie, ale wybiłeś, tak nie wiem, czy intuicyjnie, po prostu... No leciała, odbiła się po prostu ode mnie i tyle, i wyszła wyżej niż bramka, także trzeba się tego cieszyć z tego, że nie wpadł do bramki. Trener mówił, że w przerwie zgłaszałeś, że zejdziesz maksymalnie po 10 minutach. Podobało ci się jednak doping i atmosfera? Znaczy, czy mi się spodobała? Na pewno doping był bardzo dobry i wspomagał nas, bo było widać, że gra nie wygląda najgorzej. Ale tak, zgłaszałem, że mogę zejść, bo kontuzja w drugiej minucie bodajże tak się narastała, że ból był coraz gorszy, ale w przeciągu meczu Arek musiał zejść, później Saidi, także tutaj no, zrobiłem tylko po prostu to, co musiałem, żeby grać dalej. Nie będziecie mieć wiele czasu na świętowanie, w środę już mecz Pucharu Polski. Znaczy, no wiadomo, kolejny mecz, także tutaj na pewno świętowanie jeden dzień i do kolejnego meczu trzeba się przygotować. Wiadomo, że w środę gramy Puchar Polski, także z Ruchem Chorzów, także oby ten mecz dla nas wyszedł jak najlepiej.